16:15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Aleksandrem Smolarem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, a teraz konkretnie z Aleksandrem Smolarem. 20 79 11 20 57 53. Ci z Państwa, którzy oglądacie nas w Warszawie o godzinie 15:15 w sobotę, możecie do nas dzwonić na żywo. Ci z Państwa, którzy będziecie nas oglądali w sieci Polonia 1, w Wielką Sobotę będziecie mogli dzwonić zawsze o godzinie 15:15 do Jana biskupa Chrapka. Będziemy rozmawiali z księdzem biskupem w Wielką Sobotę. Tymczasem Aleksander Smolar, serdecznie witamy w studio, dziękujemy za przybycie. Aleksander Smolar, rocznik 40, pokolenie 68, ekonomista, wyemigrował z Polski w roku 1968, brat Eugeniusza, znane nazwisko, szef BBC, niedawno kandydował na szefa TAIU, czyli Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, bez powodzenia. Aleksander Smolar, profesor CNRS-u, to Francuska Akademia Nauk, Centre National Recherche Scientifique, czyli Narodowe Centrum Poszukiwań Naukowych. Pojawił się w Polsce w roku 89, doradca rządu Tadeusza Mazowieckiego, szef doradców, a następnie doradca w rządzie pani Anny Mazowieckiej. Pani Hanny Suchockiej, to ładna zresztą kontaminacja. Członek przez jakiś czas prezydium, a obecnie działacz Unii Demokratycznej. Panie Aleksandrze, żebym teraz znowu imienia nie pomylił, witamy serdecznie w studio. Pierwsze pytanie, to już 25 lat, jak wyjechał pan z Polski? Trochę później, w 71 roku, prawda, nigdy nie byłem w prezydium Unii, byłem w Radzie Krajowej Unii, prawda, ale bardzo zawsze staram się być aktywnym członkiem Unii Demokratycznej. Czy pan już wrócił? Ja umawiałem się z panem dzwoniąc do Paryża, potem dzwoniąc na Węgry. Czy Fundacją Batorego, bo jeszcze i tego w tym zdenerwowaniu nie powiedziałem, kieruje pan jako obywatel Polski, czy jako obywatel świata prowadzący jedną z wielu fundacji pana Sorosa? Ja jestem obywatelem polskim, prawda, ale równocześnie pracuję, można powiedzieć, że to jest taki model w Europie coraz częstszy, chociaż w Polsce nie jest on jeszcze zbyt rozpowszechniony. To znaczy, że pracuję naukowo we Francji, w Paryżu. Natomiast czas mój dzielę między Paryż a Warszawą, to znaczy teraz jeżdżę mniej więcej tydzień jestem w Warszawie, tydzień jestem w Paryżu i tutaj kieruję, jak pan wspomniał, jestem prezesem Fundacji imienia Stefana Batorego. Stwierdził pan gdzieś w którymś ze swoich artykułów, że granica podziału jałtańskiego dokładnie pokrywa się z granicą z VIII wieku podziału czy końca monarchii Karolingów. W związku z tym pytanie, czy ten podział Europy na dwie części przesuwa się tylko nieco, czy rzeczywiście można powiedzieć, że mur berliński runął i Europa zjednacza się na naszych oczach w sposób ostateczny? Mur berliński runął. To jest nie w sensie metaforycznym, tylko dosłownym. To my wiemy. Poza tym to, co jest rzeczą bardzo istotną, to oczywiście runął, zakończył się podział polityczny i militarny Europy. Nie ma już Paktu Warszawskiego, nie jesteśmy w tej chwili kontrolowani, zdominowani przez Związek Radziecki, który już nie istnieje. Polska jest krajem niepodległym, suwerennym. Tyle, że pan wspomniał o historii tysiącletniej, tyle, że pewne podziały są znacznie głębsze i usunięcie ich wymagać będzie na pewno dłuższego czasu. W artykule, do którego pan czyni aluzję, to co chciałem powiedzieć, że są pewne podziały wynikające z historii, które wymagać będą niewątpliwie dłuższego czasu, żeby je przezwyciężyć. One wynikają z głębokich tendencji gospodarczych, społecznych, które Europę dzieliły od właśnie już w pierwszym tysiącleciu. I Polska wielokrotnie starała się, prawda, wrócić do Europy. To jest jaka pewna metafora. To znaczy znaleźć się tam, gdzie zawsze czuliśmy się w domu z punktu widzenia kulturowego, z punktu widzenia religijnego, prawda, Polska zawsze się znajdowała, czyli też od chrztu, prawda, w sferze wpływów chrześcijaństwa zachodniego, więc z punktu widzenia kulturowego, tożsamości, odczuwania
przez Polskę swojej przynależności, należeliśmy do Zachodu. Równocześnie z punktu widzenia gospodarczego często dramatyczna luka, przepaść nas od Zachodu oddzielała i co miało również wpływ na organizację społeczną, na organizację polityczną. Teraz mamy znów kolejną szansę przełamać tę długą spuściznę i myślę, że nigdy w historii jeszcze Polska tak wielkiej szansy nie miała, żeby się znaleźć, prawda, razem z najbardziej rozwiniętą częścią Europy. Fundacja Batorego, którą pan kieruje, zdaje się, jest fragmentem wielkiego zestawu, cyklu instytucji działającego w całej Europie Wschodniej i środkowej. Jakie są cele tej fundacji? Jak doszło przede wszystkim, niech pan powie, do tego, że stał się pan depozytariuszem setek tysięcy dolarów, które pan George Soros postanowił przeznaczyć na Europę Środkową i Wschodnią? Po pierwsze, ja w żadnym wypadku nie jestem depozytariuszem, ja jak Aleksander Smolar, tylko jestem prezesem zarządu. I nad zarządem istnieje rada złożona z bardzo szacownych postaci życia publicznego w Polsce i również wybitnych Polaków żyjących poza granicami kraju. Także decyzje w sprawie rozdziału tych środków nie są w żadnym wypadku moimi decyzjami. Ja pytam o to, czy jest element pańskiej własnej zasługi w tym, że pan Soros zdecydował się te pieniądze akurat tu zainwestować i w takiej wysokości na takie cele? Nie, nie. Ta fundacja powstała zanim ja zostałem prezesem Fundacji Batorego i był to pewien element działań właśnie tego miliardera amerykańskiego, węgierskiego pochodzenia. Co jest interesujące, to ten miliarder jest równocześnie filozofem. On był wychowankiem Karla Popera i pojęcie, którym on najchętniej się posługuje dla opisania tego, co chciał osiągnąć poprzez system fundacji, które tworzył, to jest właśnie sprzyjanie powstawaniu społeczeństwa otwartego, a więc społeczeństwa, które jest zaprzeczeniem społeczeństwu zamkniętemu wojskiem, policją, cenzurą. Tu chodzi o tworzenie warunków społeczeństwa demokratycznego, liberalnego, społeczeństwa, w którym gospodarka jest gospodarką wolności. 20 79 11, 20 57 53, pierwszy telewizor się dodzwonił. Witam. Halo? Halo? Dzień dobry, słyszymy się. Nie wiem dokładnie, kiedy wrócił do Polski. Dlaczego związał się z Unią Demokratyczną? Czy ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, czy ze względu na to, że był bardzo związany z tym, co Solidarność robiła w Polsce przez cały ten okres od 80 do 89 roku? Dziękuję. Pan doskonale zna moje pochodzenie, któremu nie zaprzeczam. Jestem rzeczywiście żydowskiego pochodzenia. Natomiast nie sądzę, żeby Unia Demokratyczna była partią, która by szczególnie przyciągała ludzi właśnie tego pochodzenia. To inne względy odegrały rolę, względy ideowe. Pan wspomniał o Solidarności. Otóż jeżeli mogę sobie pozwolić na parę chwil autoprezentacji, to prawda, aktywny politycznie w sposób, który mnie narażał w stosunkach z władzami, zacząłem znacznie wcześniej, prawda? Siedziałem w więzieniu w latach 60. Później na emigrację od początku byłem bardzo aktywny, między innymi starając się pomagać. Zresztą nie tylko ja, mój brat, którego nazwisko zostało tu wspomniane, i wielu przyjaciół, staraliśmy się pomagać opozycji demokratycznej w różny sposób, poprzez rozpowszechnianie informacji o tym, co się dzieje w Polsce i o czym oficjalne środki przekazu wówczas nie informowały, poprzez ścisłe związki radiostacjami nadającymi z Zachodu do Polski. Współpracowałem od początku bardzo ściśle z Wolną Europą, z BBC, z Głosem Ameryki. No i poprzez pismo Aneks, o którym ja z kolei zapomniałem wspomnieć. No właśnie, redagowałem i założyliśmy instytucję Aneks, gdzie publikowaliśmy książki. Do dzisiaj zresztą to wydawnictwo istnieje. Natomiast wydawałem również pismo, którego celem również było dopomożenie, powiedzmy, otwieraniu środowisk intelektualnych w Polsce na dorobek zachodni, który był inaczej trudno osiągalny w Polsce. Dziękuję. Kolejne pytanie. Witam. Halo? Dzień dobry. Panu, ja mam następujące pytanie. Otóż czytałam dzisiejszy pana wywiad w Życiu Warszawy i mam do pana pytanie następującej treści. Ponieważ wyraża pan dzisiaj poglądy inne niż wyrażał pan na przykład w związku z konferencją urządzoną około 2 lata temu na temat dekomunizacji,
Gości wówczas zaproszonych pamiętamy, jeżeli ktoś nie pamięta, to może się cofnąć do pracy z tego okresu i tam te osoby są wymienione. Dzisiaj pana poglądy są diametralnie różne, aż po pogląd, powiedziałabym, zbliżający się do problemu lustracji. Znaczy, ja rozumiem, że pan jest zwolennikiem lustracji, ponieważ w dzisiejszym wywiadzie pan wręcz powiedział, że wyborcy mają prawo znać przeszłość ludzi, na których głosują. Chciałam się spytać, co wpłynęło na to, że tak diametralnie zmienił pan od mniej więcej wyborów 19 września swoje poglądy polityczne, ponieważ one zaczęły być bardziej radykalne. Dziękuję bardzo. Pani wspomniała konferencję, którą Fundacja Batorego zorganizowała, której byłem inicjatorem. Samo zorganizowanie konferencji świadczy o tym, iż uważałem wówczas problem za bardzo istotny. Natomiast prawdą jest, iż wówczas nie wypowiadałem się publicznie w sposób tak otwarty jak obecnie, ale to ze względu na funkcje, które sprawowałem. To znaczy, po pierwsze, jako prezes Fundacji Batorego, jako organizator, uważałem, że nie jest moją rolą aktywne włączanie się w debaty, które tam były toczone, tylko wręcz przeciwnie. Stworzenie atmosfery otwartej, tolerancyjnej dyskusji, w ramach której te złożone problemy mogą być dyskutowane. I myśmy zapraszali, i gdybym dzisiaj taką konferencję zorganizował, na pewno podobny skład ludzi byśmy zaprosili. Tam byli wybitni przywódcy SLD, jak prawda Aleksander Kwaśniewski, który miał bardzo interesujące wystąpienie, czy pan minister Cimoszewicz, wtedy jeszcze nie był oczywiście ministrem, jak byli tam również przedstawiciele grup o zupełnie innych poglądach. Moje poglądy dzisiaj nie różnią się wiele od ówczesnych, tyle że po prostu próbowałem oddziaływać poprzez jako doradca. Ci, którzy wysłuchiwali ówczesnych moich porad, wiedzą doskonale, że nie zmieniłem zdania. Natomiast chciałbym zdecydowanie powiedzieć, że jeżeli mówię o wadze problemów przeszłości i to, że nie można amnezją zakryć, niepamięcią problemu przeszłości, w żadnym wypadku nie chodzi mi ani o jakiekolwiek dyskryminacyjne prawodawstwo, ani też karanie za rzeczy, które wedle... Ale czy to prawda, że jest pan za lustracją? Ja sprecyzuję. Ja uważam, że jest absolutnie niedopuszczalną, żeby mogli być wybierani na wysokie stanowisko ludzie przez społeczeństwo, które nie wie o istotnych elementach ich dotyczących. Dziękuję za odpowiedź. Chciałem zapytać o taką sprawę. Powiedział pan już mniej więcej, kim jest George Soros. Czy George Soros realizuje poprzez swoje fundacje jakieś większe cele o charakterze bądź to politycznym, bądź to ekonomicznym, działając na terenie Europy Wschodniej i Środkowej poprzez na przykład Fundację Batory? Chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy zupełnie autonomiczni. To znaczy, że wszelkie decyzje, jakie podejmujemy co do przeznaczenia środków, są podejmowane przez nasz zarząd zgodnie z dyrektywami sformułowanymi przez Radę, której George Soros jest członkiem. To znaczy, on w pewnym momencie, jeżeli by nie odpowiadała nasza polityka, on by mógł odmówić przyznania nam środków. W żadnym wypadku nie definiuje i nie dyktuje nam naszej polityki. Padło pytanie o Unię. Chciałem zapytać, ponieważ wiem, że na ulicy Flory 9, gdzie mieści się pańska fundacja, mieści się również warszawska siedziba Unii Demokratycznej. Kto tam jest gościem u kogo? Nikt nie jest gościem, to zostało wynajęte u władz warszawskich. To jest przypadkowa zbieżność adresu. W żadnym wypadku nie ma tutaj żadnej ani unii personalnej, ani przepływu środków. Ani również politycznej. Absolutnie. To znaczy, że każdy wydany przez nas grosz jest opublikowany w rocznym sprawozdaniu i można sprawdzić, iż nie ma żadnych przywilejów politycznych, ani też nie ma żadnych wydatków ukrytych czy otwartych na partie polityczne. Jakiego rodzaju majątkiem dysponuje fundacja, jakim gospodaruje, czy prowadzi działalność gospodarczą i jakiego rzędu środki porównywalne do innych podmiotów życia kulturalnego czy politycznego jest w stanie asygnować na swoje statutowe cele? Majątek fundacji jest niewielki. Przede wszystkim fundacja żyje z strumienia środków, które otrzymuje. Przede wszystkim najpoważniejsze środki pochodzą od George'a Sorosa, to jest mniej więcej 60% naszego budżetu. Jaka to jest kwota? To jest globalny nasz budżet, wynosi około 4 milionów dolarów. Mamy również środki z innych fundacji zachodnich, do których zwracamy się na sfinansowanie konkretnych projektów. Na przykład Fundacja Forda, żeby podać konkretny przykład, dała nam w tym roku 300 tysięcy dolarów na zorganizowanie letniej szkoły ekonomii dla nauczycieli akademickich i od paru lat to organizujemy, gdzie wykładowcy uniwersyteccy
z Polski, ale z innych krajów. Zorganizowane są konkursy publiczne i za każdym razem publikujemy informacje o tym, iż taki konkurs odbywa się. I mniej więcej połowa słuchaczy to są ludzie z innych krajów środkowej i wschodniej Europy. To jest jeden przykład. Mamy wiele innych fundacji zachodnich i co ważne, mamy również coraz poważniejsze środki od przedsiębiorstw kapitału polskiego, z którymi, z przedsiębiorstwami, z bankami mamy umowę, że oni mają prawo współdecydowania o to, na jakie cele, po to, żeby byli motywowani, na jakie cele te środki przeznaczamy. Charytatywne, czy na naukę, na finansowanie pism, czy książek. 2079 11 20 57 53. Kolejne pytanie. Halo? Halo, słyszymy się? Halo? Dzień dobry. Renata Reiter. Chciałam zapytać pana, żeby pan dwa słowa opowiedział o swojej mamie i żeby pan powiedział, czy mama ma takie poglądy jak pan, jeśli nie, czy pan się sprzeciwia, jakie są stosunki pana z mamą w sensie takich poglądowych? Bardzo intymne pytanie. No, to jest bardzo intymne pytanie, bo ja nie sądzę. Raczej chodziło o to, że tak się porobiło, że między pokoleniami, rodzicami i dziećmi te poglądy są bardzo często różne. I chciałaby na pańskim przykładzie dowiedzieć się, czy to potwierdza jej regułę. To potwierdza niewątpliwie. Osobiste stosunki są jak najlepsze. W wielu sprawach bardzo różnimy się, w sprawach publicznych, w ocenach naszych, prawda? Ale to nie jest tematem zazwyczaj rodzinnych rozmów. Ludzie czy sprawy, jakiemu rodzajowi ludzi, czy jakiemu typowi spraw chce służyć Fundacja Sorosa? Czy naprawdę każdemu, czy też jednak jest tu prowadzona jakaś polityka, czy też jakaś orientacja? Kto, mówiąc najprościej, ma największą szansę uzyskać od Was pomoc? No to zależy, prawda, od sformułowanych w danej dziedzinie kryteriów. Podam przykład. Mamy program, poważny program charytatywny pomocy i no, ze względu na to, że nie mamy kwalifikacji, żeby udzielać pomocy w indywidualnych przypadkach, pomagamy raczej grupom, organizacjom, instytucjom, które zajmują się charytatywną pomocą, zgłaszają się do nas z projektami i wtedy komisja złożona z specjalistów podejmuje decyzję, którą my tylko przyklepujemy. Jeżeli chodzi o subsydiowanie na przykład książek, bo my pomagamy w sytuacji kryzysu na rynku wydawniczym, pomagamy w wydawaniu książek przede wszystkim naukowym, eseistyce, ogólnie rzecz biorąc jakoś tam związane z problematyką demokracji. Znów jest komitet złożony z czworga wybitnych naukowców różnych dziedzin nauk społecznych i oni przedstawiają swoje propozycje w Radzie, Zarządowi Fundacji, który ostatecznie decyduje się, w jakiej wysokości i jakie książki subsydiować. To wszystko jest opublikowane. Jeżeli chodzi o stypendia naukowe, są pewne warunki sformułowane. Procentowo, czy to są takie procenty, jak w normalnym budżecie państwowym, że nie wiem, kultura zajmuje do 5%, nie. Jest tu jakaś inna preferencja wartości? Wie pan, my jesteśmy, jak na polskie warunki, silną instytucją, ale nie mamy potrzeby ani prawda, posiadania własne jego wojska czy policji. Tak, więc to się już zmienia strukturę budżetu. Ale w związku z tym nie będziecie dotowali na przykład przekształceń w wojsku czy w policji? Nie, ale na przykład wyobrażam sobie doskonale i była taka propozycja, nawet nie pamiętam jak projekt był rozpatrzony, żeby dla oficerów, którzy wychodzą z wojska, żeby pomagać na przykład w szkoleniu, zdobywaniu pewnych kwalifikacji, ale nie pamiętam. Nam w zasadzie nie wolno instytucji państwowych subsydiować, tylko można powiedzieć ogólnie rzecz biorąc różne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, więc to są pozapaństwowe inicjatywy, to mogą być nieformalne grupki, bądź to mogą być fundacje czy stowarzyszenia. Panie profesorze, w jednym ze swoich tekstów skonstatował pan brak autentycznego poparcia społecznego dla reform. Tak pan to w 1988 roku określił, dla reform ekonomicznych przede wszystkim. Chciałbym zapytać, czy Unia Demokratyczna odwołuje się do czegoś, co można nazwać aparatem władzy, o którym pan wówczas mówił, że nie jest zainteresowany reformami, czy do postępowej inteligencji, czy może do kręgów biznesmenów, ludzi też uwikłanych w ten system, na którym przywykli zarabiać pieniądze w ówczesnym systemie ekonomicznym.
Pan przypomina mój tekst z 1988 roku, który pisałem jako emigrant, jako naukowiec przed zmianami, które się dokonały. I sytuacja była zupełnie oczywiście inna. Oczywiście pewne elementy pozostały i to jest widoczne, to znaczy, że te przemiany rodzą ogromne problemy społeczne, psychologiczne obciążenia, ogromny awans pewnych grup społecznych, obniżenie poziomu innych grup społecznych. To wszystko powoduje, iż ludzie są bardzo zmęczeni tą sytuacją niepewności, często degradacji. Więc narastający opór przeciwko przemianom jest widoczny. Natomiast mogę powiedzieć, że byłem w jakimś sensie bardziej pesymistyczny w 1988 roku niż obecnie, co do jednak głębi poparcia. Mi się wydaje, że mimo wszystkich perturbacji Polska posuwa się naprzód i te przemiany również. Jeżeli chodzi o Unię Demokratyczną, a tutaj Unia oczywiście nijak się nie ma do mojego artykułu z 1988 roku, no łatwo dowiedzieć się, zresztą z praktyki, prawda, Unii Demokratycznej widać, na co stawia Unia. Unia wywodzi się ze środowisk, które na sztandarze swoim wypisały, prawda, hasło odtwarzania, odbudowywania społeczeństwa obywatelskiego. Wówczas jeszcze jako pozycja demokratyczna było to przeciwko lewiatanowi państwa, prawda, komunistycznego, program skierowany, ale te elementy programu niewątpliwie pozostały. To widać wyraźnie w wadze, jaką się przywiązuje do samorządności terytorialnej, prawda, w Unii. Natomiast można powiedzieć, że Unia stawia ogólnie na tych wszystkich, którzy nie boją się zmian, którzy pragną zmian, zarówno demokratycznych w planie politycznym, jak i zmian ekonomicznych w kierunku stworzenia gospodarki ludzi wolnych, gospodarki rynkowej. Muszę się wtrącić. Powiedział Pan o wadze samorządności w polityce Unii. Dlaczego pańskim zdaniem posłowie Unii głosowali za wprowadzeniem ustawy warszawskiej, która umożliwia powtórną nacjonalizację gruntów dopiero co skomunalizowanych, jeszcze nie zinwentaryzowanych? Czy Unia jest za samorządnością, czy za silnym centralnym państwem? Moim zdaniem zdecydowanie to wystarczy, żeby spojrzeć na dorobek chociażby rządu Hanny Suchockiej, tutaj konkretnie ministra Jana Marii Rokity, który problemami administracji się zajmował, jak wielką wagę do problemu samorządności terytorialnej Unia, rząd ten i Unia przywiązywała. To znaczy, że tutaj państwo silne to nie jest państwo wszechobecne, tylko wręcz przeciwnie. Państwo silne to jest państwo ograniczone, które w ramach ograniczonych kompetencji może rzeczywiście sprawować te funkcje, które państwo demokratyczne winno sprawować. Problem Warszawy jest bardzo specyficzny i zresztą to było przedmiotem dyskusji w samej Unii. Mogę powiedzieć, że tutaj pewne podobieństwo jest z Paryżem, gdzie doszło też w pewnym okresie do nadmiernej decentralizacji tego, co się we francuskim nazywa arrondissement, dzielnic, prawda? I że to miało również pewne negatywne skutki dla funkcjonowania całej aglomeracji, więc można powiedzieć, ta pozycja, którą Unia zajęła, była wynikiem pewnych sprzecznych impulsów i dążeń i celem głównym jest zapewnienie efektywnego zarządzania tą wielką aglomeracją, która ma ogromne problemy. Dziękuję. Kolejne pytanie. Witam. Halo? Dzień dobry panu. Dzień. Witam bardzo serdecznie. Mam pytanie, to w pewnym sensie w nawiązaniu do poprzednio udzielonych odpowiedzi. Widać z tego, że jest pan pewnym zwolennikiem lustracji, albo przynajmniej tego, żeby wszyscy byli zorientowani, na kogo głosują, jakie to są osoby. Chciałabym również wiedzieć, jak pan się zapatruje na to, aby istniał w pewnym sensie, no być może jakiś taki przymus istnienia w Sejmie mniejszości narodowych, jako że wiemy, iż tych mniejszości narodowych Polska ma bardzo wiele, ze względu na swoją specyfikę. Od lat przyjmowała po prostu wszystkich. I Ukraińców, Białorusinów, i Rosjanie są Rumunii, a wiemy, że również mamy i grupę grecką. Jest bardzo liczna, o której się tak nie mówi, grupa żydowska. Oni nie mają swoich mniejszości. Występują od tak jako Polacy. A wydaje mi się, że to byłoby, przynajmniej moim zdaniem, bardzo istotne. Dziękuję. Ciekawe pytanie. Co pan na to? Ja myślę, że tutaj rozwiązania, które mamy w Polsce, są moim zdaniem
są zgodnie z najlepszymi standardami europejskimi. Nie widzę tutaj problemu. Ja bym przy tej niewątpliwie szlachetnej intencji tego pytania, ja bym się nie zgodził, może diagnozą to można, prawda, zastanawiać się nad tym, nad kształtem obecnym Polski w porównaniu z kształtem przedwojennym i tradycją Polski, prawda, jeszcze Jagiellońskiej, ale faktem jest, że dzisiaj w wyniku tragicznych wydarzeń wojennych i również przesunięć granic, Polska jest krajem o jednym z najmniejszych procentów mniejszości narodowych w Europie. Jest mała grupa posłów reprezentujących mniejszość niemiecką, ale mi się wydaje, że nie ma tutaj problemów reprezentacji interesów i że różne partie te potrzeby mniejszości reprezentują i są, jest w Sejmie specjalna komisja mniejszości narodowych i mnie się wydaje, że te interesy są respektowane. Jest problem na przykład budżetu, który został, jak rozumiem, bardzo okrojony dla potrzeb mniejszości narodowych i tutaj można powiedzieć, że tu jest. Jeżeli chodzi o problem mniejszości, to jest przede wszystkim problem kultury, prawa tych mniejszości dla zachowania i rozwijania własnej kultury i tutaj na pewno państwo mogłoby uczynić pewien wysiłek. Mówiliśmy jeszcze o Unii, kończąc ten temat, czy połączenie z liberałami, na które się zanosi, jest pańskim zdaniem posunięciem taktycznym, mającym na celu może przejęcie szybsze władzy, czy też właśnie jakąś formą docelową i ukształtowaniem się już pełnej bazy obozu reform, tak bym to nazwał? To na pewno nie jest taktyczne i nie sądzę, żeby zapowiadało się przyjęcie władzy, jak pan to wspomniał. Ja myślę, że to jest wynik długofalowego myślenia, analizy tendencji w społeczeństwie polskim i również jest to konsekwencją prawa wyborczego, które zostało wprowadzone. Jak widzimy, zarówno na prawicy w centrum, jak i na lewicy bardzo silnie była obecna i jest obecna tendencja dołączenia się po to, żeby zapewnić skuteczność polityczną, a partie są po to, prawda, żeby móc skutecznie oddziaływać na los zbiorowy. I to połączenie się jest wynikiem przeświadczenia, że obie partie są bardzo siebie bliskie, że elektorat, do którego odwołują się, jest w dużym stopniu pokrewnym czy tym samym. I wobec tego byłoby dowodem braku właśnie myślenia długofalowego, strategicznego pozostawanie oddzielnie osobno tych dwóch partii. Jakie powinno być pana zdaniem tempo prywatyzacji? Jedni powiadają, że jest zbyt szybkie, inni, że zbyt wolne. A pan? Ja uważam, że powinno być jak najszybsze. To jest problem nie tylko konkretnych przedsiębiorstw. Jeżeli na Zachodzie się prywatyzuje, to przede wszystkim się mówi o przedsiębiorstwach, wielkich bankach, wielkich przedsiębiorstwach. Otóż w sytuacji, w jakiej się znajduje Polska i zresztą inne były kraje komunistyczne, prywatyzacja służy przede wszystkim, bym powiedział, stworzeniu warunków gospodarki rynkowej. Otóż jeżeli nie ma odpowiedniej masy krytycznej, to znaczy zdecydowanej większości podmiotów gospodarczych, które mają swoich prawdziwych właścicieli, tak długo nie ma mowy o pełnokrwistej gospodarce rynkowej, również efektywności i możliwości szybkiego, dynamicznego rozwoju. I co jest rzeczą ważną, tym większe są niebezpieczeństwa różnych procesów korupcyjnych, wtedy kiedy państwo bezpośrednio czy pośrednio panuje nad dużą częścią gospodarki. Także z tych różnych względów prywatyzacja jest rzeczą bardzo ważną i szybka prywatyzacja. A teraz konkretnie, dlaczego pismo Aneks jest niedostępne w polskich bibliotekach? Tego nie wiem. Po pierwsze, pismo Aneks zakończyło swój żywot w 1989 roku. Wtedy zresztą parę gazet opublikowało list, który ja do czytelników skierowałem, tłumacząc, dlaczego uznaliśmy za konieczne zakończenie żywota. Z oczywistych względów, prawda? Emigracja odgrywa pewną rolę służebną zawsze, ale pewną pożyteczną rolę może odgrywać wtedy, kiedy kraj nie ma pełnej niezależności i kiedy nie ma możliwości drukowania takich rzeczy w kraju. Czy pochwala pan decyzję pana ministra Deńka o powołaniu państwowego pisma kulturalnego? Wie pan, trudno mi konkretnie do tej inicjatywy, dlatego że to, co wiem na razie, jest to na podstawie artykułów prasowych, nie wiem na ile wiarygodnych. Ogólnie powiem, że różne deklaracje posunięcia ministra Deńka uważam za skandaliczne, niebezpieczne, antagonizujące środowiska kulturalne w Polsce. On swoje problemy własne, psychiczne z tymi środowiskami przy pomocy pieniędzy państwowych załatwia, co już jest rzeczą skandaliczną. Jest to
forma prywaty po prostu niedopuszczalna. A co pan sądzi o sytuacji w Ministerstwie Finansów i o niepowołaniu pana Rosatiego na to stanowisko? Ja nie jestem entuzjastą koncepcji profesora Rosatiego. Zawsze z zainteresowaniem czytałem to, co pisał, ale nie zgadzałem się z jego bardzo krytyczną analizą w czasie poprzednich lat polityki, którą utożsamiamy z nazwiskiem Leszka Balcerowicza. Tyle, że z satysfakcją zaobserwowałem ewolucję jego, jak wielu innych ludzi, i akceptowanie zasad polityki, która wówczas w 1989 roku została wprowadzona. Powiem tylko, że niezależnie od tego, co myślę o nim jako o człowieku, uważam za rzecz bardzo niebezpieczną to, co się stało, to znaczy decyzję prezydenta, dlatego że to podrywa w oczach naszych partnerów ekonomicznych, a więc zarówno przedsiębiorców, jak i państwa zachodnie, podrywa zaufanie do ciągłości naszej polityki wtedy, kiedy względy polityczne, powiem więcej, względy wyborcze mają wpływ na decydujące elementy długofalowej naszej strategii rozwoju gospodarczego. Ostatnie pytanie, króciuteńkie. Czy w ciągu minionych 5 lat naukowiec z Polskiej Akademii Nauk przybliżył się nieco ekonomicznie i naukowo do naukowca z bulwaru Raspail? No wiem, to jest masę znakomitych naukowców. Problem jest, że warunki ich pracy są okropne, to znaczy ogólne zubożenie państwa, kryzys budżetowy bardzo negatywnie oczywiście wpływa na sytuację. Dziękuję panu Aleksandrowi Smolarowi za wizytę w naszym studium. Dziękuję państwu za liczne telefony. Pan Aleksander Smolar ciągle odbiera telefony, a ja już się z państwem żegnam i zapraszam w Wielką Sobotę na spotkanie z księciem kościoła Janem Biskupiem Chrapkiem. A więc do zobaczenia, a teraz konkretnie w sobotę o godzinie 15:15. Można do nas dzwonić, telefony 20 79 11, 20 57 53.